where should I begin? Man upon a mission, still a martyr for the vision. Had to find my voice when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, know my level, double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire, leave you out the conversation? How many, many, me? Do it take to be the greatest. Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me kick my feet up and admire my creation. School of hard knocks, paid my dues and graduated. Come a long way from hopping fences at the station. Block my entrance like my exit, I just came to show face. Wins and losses made me humble, but I'm falling from grace. No more talking about the action when you're running in place. We made something out of nothing, just a regular day. We made something out of nothing, no applause for that. Mama do that every day and no rewards for that. Never tried, it was hard, so unfortunate. Scars heal even when they say they're permanent. Witamy Państwa serdecznie z legendarnego stadionu Wembley w Londynie. Czeka nas, mam nadzieję, wyśmienity mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa komentował Jacek Laskowski. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Zawodnicy już na murawie, jeszcze tylko ostatnie przygotowania i zaczynamy. Mecz zapowiada się ciekawie. Zapraszamy Państwa na wspólne piłkarskie emocje. Gospodarze dziś w następującym składzie. Mamy tutaj wariant 4-4-2 z ustawieniem pomocy bardziej defensywnym niż ofensywnym. Tak, tutaj jeden z pomocników staje się de facto wsparciem obrony i rzadziej wychodzi do przodu wspierać akcję ofensywną. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Na boisko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostateczną siłę ognia. To klasyczne ustawienie, w którym boki obrony i pomocy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane kondycyjnie. Czeka ich sporo biegania. Lionel Messi. Ronaldo. Ronaldinho. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Neymar próbował, ale prostopadle za linię obrony. Ruszył z piłką do przodu. Zdecydował się zejść do środka. Stracili piłkę. Będzie okazja do kontry. Udało się, czy będzie gol? Piłka w siatce, haha. Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie, od razu poszli z kontrą. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Neymar. Neymar cały czas przy piłce. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Piłka u Higgsa. Puyol. I Roberto Carlos. I stracili piłkę. Fred. Dobrze rozwija się ta akcja. Powinien szybko wybić teraz. Sergio Ramos na posterunku. Świetna interwencja. Kylian Mbappé. Nelson Semedo. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Mogą teraz skarcić rywali. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Tracą. Ależ się przedarno. Teraz. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Będzie wznowienie z autu. Nelson Semedo. No i Cristiano Ronaldo.
Dobre podanie za plecy obrońców. Christian Fuchs. No i Ronaldinho. Mają teraz szansę na kontratak. Messi. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Fuchs. Fred. Podanie po skrzydle. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Zlatan Ibrahimović! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Teraz Roberto Carlos. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Piłkę przejmują rywale. Fred. Ronaldo. Puyol ekspediuje piłkę z dala od bramy. No i Cristiano Ronaldo. Mbappé. De Gea broni. Gramy dalej. Fred. Sterling. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Czy będzie prowadzenie? Doskonale przerwał tę akcję już po strachu. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Przy piłce Sokrates. Neymar sam na skrzydle, popatrzmy. Ma sporo możliwości. Obrońca na posterunku. Będzie okazja do kontry. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Wycofują piłkę. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. No już blisko pole karne. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Messi. Świetnie zablokował to uderzenie. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Świetna postawa w dzisiejszym meczu. W zasadzie nie ma sobie równych. Istotnie, bardzo podoba mi się jego dzisiejsza gra. Wirtuos środka pola, ruchliwy, wraca się po piłkę, pokazuje się do rozegrania. Widać to wyraźnie teraz na ekranie. Wychodzi. No, rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. Piłka dograna na skrzydło do Messiego. No, może teraz. Ma piłkę, co teraz zrobi? Tracą piłkę pod... Sokrates!
No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. No jak widać, przewagę w meczu można bardzo łatwo utracić. Najłatwiej jest stracić bramkę zaraz po strzeleniu. Jak w tym przypadku, obrona przestaje uważać i takie są tego skutki. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Ależ przeczytał to jak profesor. I tak oto tracą piłkę. Bruno Fernandes. Szansa, może coś z tego będzie. No, dobrze przeczytał to obrońca. Mbappé. Mbappé zagrywa piłkę w pole karne. Aj, słabe wybicie obrońcy, wciąż jest zagrożenie. Ach, nie ma gola. Substitution for the Hulk. Coming off the pitch, number 9, Raheem Sterling. Fred, Gnabry, on obchodzi dzisiaj urodziny. Christian Fuchs, gospodarze mogą wrzucić piłkę w szesnastkę. Fred, to może im dać prowadzenie. Mogli prowadzić, ale spudłował. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zlatan Ibrahimović! Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Będzie chyba podawał. Przy piłce Ronaldinho. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Faul, jaka będzie reakcja sędziego? Giggs przy piłce. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Mogą ich teraz skontrować. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Dobrze się rozwija ten kontratak. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie. Wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Ależ się popisał, jakaż pewność siebie, co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. 4-3 i pytanie, czy tak to się skończy. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Ależ się przedarno. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. I piłkę przejmują rywale. Ciekawe jak to rozwiąże. To może być wyrównanie? Świetnie. Brawa dla bramkarza.
Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Lionel Messi. I piłka w rękach bramkarza. Minuty mijają, zespół gospodarzy gorszy o bramkę. Doping kibiców zagrzewa do zmiany tego stanu rzeczy. Fenomenalnie Ibrahimowicz. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Nie brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Przy piłce Ronaldo. Minął obrońców, biegnie na bramkę. No może teraz. Co za... Jest! Kolejna bramka i mają dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja, Darku. Z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. 5-3 wynik, iście hokejowy. Słabo prezentują się obie formacje obronne. I po odbiorze strata piłki. Tracą piłkę po tym podaniu. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Był w bardzo dogodnej pozycji, ale nie wykorzystał sytuacji. Bywa i tak. Niech lepiej jednak pamięta, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Ronaldo. Zlatan Ibrahimowicz. Fenomenalnie Ibrahimowicz. Gnabry. To może być bramka kontaktowa. Koniuszkami palców sięga tej piłki. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Wymanewrował obrońców. No i teraz Lewandowski. Jest bramka po szybkim kontrataku. Sprawnie to rozegrali. Zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli to na treningach. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę nad i. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobre podanie, minęło linię obrony. Świetnie, prostopadle. No i broni ten strzał. Świetna interwencja. Wybrali krótki wariant rożnego. Neymar. Oho, bramkarz traci piłkę. Thomas. Fred. Sergio Ramos. The referee has indicated there will be a minimum of 4 minutes of added time. Ależ technika.
Pokonuje z piłką kolejne metry. Pięknie go minął. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Świetnie komentuje się mecze, w których tyle razy można krzyknąć gol. Masz rację, dodam tylko, że wiele z tych bramek było pierwszej jakości. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Będzie okazja do kontry.